I witam w piątej odsłonie poznawania wahadłowca kosmicznego w open source'owym symulatorze FlightGear. Dla przypomnienia, w poprzednim odcinku już tutaj wystartowaliśmy i jesteśmy na orbicie tuż po odcięciu silników głównych, a tym samym też odłączeniu tutaj zbiornika zewnętrznego. Tutaj jeszcze go sobie widzimy. Ja teraz mam tutaj symulację zapauzowaną, dlatego żeby mi tutaj wahadłowiec nie uciekł z mojego perygeum. A w dzisiejszym odcinku właśnie będziemy tutaj kontynuowali i przygotujemy się do odpalenia silników OMS, czyli Orbital Maneuvering System. Jeżeli zobaczymy sobie checklistę. Tak, jesteśmy teraz właśnie post-MICO, czyli zaraz po odłączeniu silników głównych. Tu już mamy wszystko wykonane. Tutaj zrzut paliwa wykonał się automatycznie. W poprzednim odcinku też już wyłączyłem APU. Jest wszystko na zielono. No i teraz właśnie mamy przygotowywania się do wypalenia silników OMS. No i tutaj w kokpicie zobaczmy sobie. Tutaj muszę odpauzować, żeby FG kamera mi działała, tak? Bo ja tutaj sobie też w poprzednim odcinku omawiałem też FG kamerę. Tutaj sobie ustawiłem też te kamery dla wahadłowca. Wypróbuję to, zobaczę, jak się tutaj korzysta z FG kamera w wahadłowcu. Niestety widzę teraz, że przełączanie się między kamerami nie działa, jak jest pauza aktywna, no ale trudno, trzeba odpauzować na chwilę symulację, żeby kamera się zmieniła. Ale tak, teraz właśnie mamy, automatycznie nam się włączył program OBS 104. Tak, to się dzieje automatycznie zaraz po odłączeniu silników i tutaj widzimy, że jesteśmy w programie nazwanym OMS 1, czyli jakby to pierwsze wypalenie silników OMS, bo jest także OMS 2 i to jest program 105. I teraz w zasadzie powinniśmy rzeczywiście sprawdzić, czy chcemy wypalić silniki OMS 1, czy chcemy zrobić to pierwsze wypalenie, bo ono jest opcjonalne, a to drugie wypalenie OMS 2 no już jest raczej obligatoryjne, dlatego że tutaj musimy poprzez to wypalenie OMS 2 wyokrąglić orbitę. Ale tak, idziemy sobie w Space Shuttle w zasadzie i patrzymy sobie w Launch Guidance. Tutaj mamy nasze ustawienie apoapsis, jakie sobie ustawiliśmy, nasz target apoapsis, czyli nasze apocentrum. No i tutaj ja użyłem domyślnych ustawień, gdzie mamy nasze apocentrum ustawione na 170 mil morskich. No i tutaj na tym wyświetlaczu znajdziemy sobie current, czyli obecne. To HA to jest właśnie wysokość apoapsis, nasza obecna. I ona wynosi w tej chwili 178 mil morskich, więc jest nawet o 8 mil morskich większa niż nasz zakładany tutaj target. Ale można powiedzieć, że to jest wysokość, jaką chcieliśmy uzyskać, tak? To jest, tak, nawet przekroczyliśmy tą wysokość, więc jest nawet lepiej niż zakładaliśmy. No ale tutaj na potrzeby symulacji ja wypalę też te silniki OMS-1, także tutaj sobie zobaczymy też, jak to wykonać. Ale oczywiście w tej chwili nie musielibyśmy to robić i moglibyśmy już przejść od razu na stronę OBS, tak, używając tutaj klawisza OBS i wpisując 105 i potwierdzając PRO i wtedy byśmy byli na OMS-2. To też sobie za chwilę zobaczymy. Zaraz po tym, jak odpalimy silniki OMS-1, też przejdziemy później na OMS-2. Także co też jest ważne, jeżeli chodzi o wypalenie tych silników OMS-1, to jest to, że musimy to zrobić jak najszybciej, zaraz po odłączeniu silników głównych, dlatego że w tej chwili jesteśmy, właśnie w chwili odłączenia silników głównych, jesteśmy w perygeum. A poprzez wypalenie silników OMS-1 chcemy podnieść nasze apogeum. Więc jeżeli jesteśmy w perygeum, to podnosimy apogeum. Jeżeli jesteśmy w apogeum, to podnosimy sobie wysokość perygeum. Także teraz jesteśmy w perygeum naszej orbity. Wiemy to też stąd, że tutaj mamy TTA, to jest time to apogee, czyli czas do osiągnięcia apogeum. I mamy tutaj, że osiągniemy apogeum za 40 minut, więc jesteśmy w perygeum. Tuż po odłączeniu silników też przez chwilkę tu się pokazywał czas do perygeum, czyli TTP. Ale tam było może 2 minuty do tego perygeum. Więc tutaj już minąłem perygeum i wyświetla mi się do tego czas, który mi się wyświetla do apogeum. To się tak zmienia, jak osiągnę apogeum, to znowu mi się tutaj wyświetli czas do perygeum, czyli wyświetli się TTP. Tak, także tutaj już wiemy mniej więcej, co chodzi, tak? Mamy tutaj nasz current, czyli obecne apogeum i perygeum. Jak widzimy, perygeum jest dużo bliżej Ziemi niż apogeum. To oznacza, że nasza orbita jest dosyć mocno eliptyczna. Ale na razie póki co tym wypaleniem OMS-1 podniesiemy sobie jeszcze nasze apogeum. Ja sobie podniosę to apogeum nieznacznie wyżej, do 200 mil morskich. A później jak osiągniemy
to apogeum, tak, czyli jak minie te 40 minut, będziemy w apogeum, podniesiemy nasze perygeum, też do 200 mil morskich. Dzięki temu wyokrąglimy bardziej naszą orbitę. To i tak nie będzie idealnie okrągłe, ale tak będzie dużo bardziej okrągłe niż jest teraz. I jeszcze, żeby sobie dobrze zobrazować, co będziemy robili, dlaczego wypalamy w ogóle te silniki OMS, przygotowałem też tutaj skrypcik w programie GMAT, który nam tutaj pokazuje, co się będzie działo. Już mamy wynik końcowy, ja teraz to uruchomię. Widzimy teraz pierwsze wypalenie i drugie wypalenie i wyokrąglenie orbity. Tak to będzie wyglądało. To był bardzo szybki pokaz, ale tak, przyjrzyjmy się temu bliżej. Także tu jest na przykład tak, nasze miejsce startowe Kennedy Space Center. No i wystrzeliliśmy się na orbitę i jesteśmy mniej więcej w tym teraz miejscu w naszym perygeum orbity, czyli w punkcie najbliższym Ziemi. No i teraz mamy opcję wypalenia silników OMS-1, to jest stan nasz obecny w naszym symulatorze. I jeżeli tego nie zrobimy, to po prostu orbiter będzie dalej tutaj krążył po tej czerwonej orbicie. No i na przykład tutaj na tej czerwonej orbicie w tym punkcie byśmy osiągnęli nasze apogeum, które w tej chwili wynosi tam około 179 mil morskich. Ale my wykonamy sobie wypalenie silników OMS-1, tutaj będąc w tym punkcie perygeum. I nasza trajektoria orbity, jak widzimy, zmieni się na to, co obrazuje teraz tutaj tym kolorem żółtym, nową trajektorię. Czyli tutaj przez krótki czas, przez tam może pół minuty zostaną wypalone silniki OMS i polecimy nową trajektorią i osiągniemy tutaj, jak widzimy, nowe apogeum. Apogeum na wysokości około 200 mil morskich od Ziemi. Także widzimy, że o taki dystans, tak, na przykład podniesiemy sobie nasze apogeum. No i z kolei, już będąc w tym punkcie apogeum, znowuż musimy już teraz odpalić silniki OMS jeszcze raz, to będzie ten OMS-2, właśnie po to teraz, żeby podnieść nasz punkt perygeum. Jak tutaj odpalimy silniki, to znowuż zmienimy naszą trajektorię orbity, także podniesiemy sobie nasze perygeum tutaj do tego punktu. No i tutaj właśnie ten OMS-2 jest, no musimy go wykonać, jest obligatoryjny, dlatego że jeżeli tego nie zrobimy, to wrócimy tutaj do naszego starego perygeum, a niestety to perygeum jest dosyć blisko Ziemi. Ono jest tak blisko, że moglibyśmy się ocierać o górne warstwy atmosfery, no co by powodowało niebezpiecznie tutaj do wyhamowywania orbitera, czy też do nagrzewania się. No i po prostu moglibyśmy wchodzić w atmosferę, tak? Czego na przykład nie chcemy. Chcemy mieć tutaj swobodne tutaj krążenie w próżni po orbicie, więc dlatego tutaj wypalenie silników OMS-2 w apogeum jest no, obowiązkowe. To musimy zrobić, żeby podnieść sobie nasze perygeum. No i tutaj jeszcze taka uwaga, że ta skala jest oczywiście przesadzona. Tutaj ta orbita nie jest tak duża. Tutaj te apogeum nie jest aż tak daleko od Ziemi. No ja tutaj dla lepszego zobrazowania, co się dzieje, to sobie powiększyłem, żebyśmy też widzieli, że ta czerwona orbita jest eliptyczna i żeby te linie się na siebie tak mocno nie nakładały. Także ta skala jest troszkę powiększona. No i też jeszcze, co by się stało, gdybyśmy nie wypalili silników OMS-1, to co teraz sobie wykonamy, to po prostu dalej byśmy tutaj krążyli tą czerwoną orbitą, ale jakbyśmy osiągnęli nasze tutaj apogeum na czerwonej orbicie teraz, czyli w tej chwili te 179 mil morskich naszego apogeum, to tutaj musimy już też wypalić OMS-2 wtedy i byśmy wtedy podnieśli nasze perygeum, ale już ta orbita by wyglądała inaczej, tak? Po prostu nie mielibyśmy tego wypalenia, co nam pokazuje tutaj ta żółta trajektoria, tak? Także te OMS-1 jest opcjonalne, ale tutaj już OMS-2 na apogeum musimy wykonać. Zobaczmy to sobie jeszcze raz. Teraz wypalenie OMS-1 i wypalenie OMS-2. No i mamy właśnie pięknie wyokrągloną orbitę. No i wróćmy do naszego symulatora. Tutaj co jest ważne, wypalając te silniki OMS, musimy podać, w którą stronę chcemy te silniki, że tak powiem, odpalić, czyli w którą stronę chcemy polecieć. No my chcemy polecieć na wprost, dzięki czemu podniesiemy właśnie nasze apogeum. Także co to znaczy na wprost, to sobie musimy zobaczyć na przykład w dokumentacji, jaka jest dołączona tam, gdzie jest zainstalowany ten Space Shuttle we Flight Gear. Możemy znaleźć tą dokumentację, gdzie zobaczymy, w jaki sposób odzwierciedlone są tutaj osie dla orbitera, względem orbitera. Także na wprost to można powiedzieć, to będzie oś X na plusie, tak? Czyli do przodu wypalenie silników. Do tyłu to by był
x na minusie. Tu mamy jeszcze y na plusie, to jest w prawo. Y na minusie to będzie w drugą stronę, w lewo. No i mamy jeszcze oczywiście oś z, to jest z plus, jest tutaj w dół, a tak z na minusie to będzie tutaj od strony luku ładowni. Także my musimy wypalić silniki podając kierunek plus x. Musimy się wystrzelić do przodu progresywnie. I te osie odzwierciedlane są tutaj w target PEG 7. Tutaj mamy właśnie podane delta V, czyli prędkość dla poszczególnych osi. Prędkość dla osi x, y i z. No i my tutaj wystarczy, że wpiszemy prędkość dla osi x, bo chcemy właśnie progresywnie do przodu się wystrzelić i ta wartość tej prędkości musi być podana w plusie, no dzięki czemu wskażemy, że to chcemy do przodu, tak, czyli plus x. Jeżeli wartość byśmy podali w minusie, to by oznaczało, że chcemy zwolnić tak naprawdę, a nie przyspieszyć, więc tutaj ważne jest, żeby też podać wartość na plusie. No jest to wartość prędkości i tą wartość podajemy w stopach na sekundę. To jest pytanie też, jaką wartość musimy wpisać, żeby osiągnąć nasze 200 mil morskich naszego apocentrum. Tutaj z pomocą przychodzi podręcznik do właśnie wahadłowca w Flight Gear, gdzie możemy zobaczyć, tak jak tutaj autor podaje, że na każdą milę morską, jaką chcemy podnieść na przykład apogeum czy perygeum, powinniśmy użyć 2 stopy na sekundę prędkości wypalenia silników OMS. Także mamy zależność, także wystarczy teraz zrobić proste obliczenie. Może to zobrazuję na kalkulatorze też. Czyli my chcemy osiągnąć wysokość 200 mil morskich, więc robimy sobie 200. I musimy odjąć nasze obecne apogeum, jakie mamy tutaj pokazywane, czyli odjąć minus 178. Dostajemy 22, no i oczywiście to musimy przemnożyć przez 2, dostajemy oczywiście 44. I to jest prędkość po osi x, jaką musimy tutaj teraz wprowadzić. Więc zróbmy to sobie, czyli wpisujemy, że item 19. Tak, jeszcze jedna rzecz. Przełączę sobie klawiaturę na mój ekran pierwszy. Tak, czerwona kreska jest teraz tutaj, czyli item 19 i plus, bo do przodu chcemy się wypalić 44 i potwierdzamy execute. Nie wiem, co źle wpisałem. Dajmy message, żeby wyczyścić. Item 19 plus 44 execute. OK, wpisało się. Teraz robimy load, czyli załadujemy tutaj to, co wpisaliśmy, bo już więcej nic nie będę wprowadzał, więc dajemy item 22 po prostu. Tak, bo 22 jest preload i dajemy execute. I widzimy, że to, co podaliśmy, jest już załadowane. Czyli co to znaczy? To znaczy, że mamy delta V total, czyli suma wszystkich prędkości, jakie tutaj podaliśmy po osi x, y i z. W tej chwili tylko jedną podaliśmy po x, więc mamy i tak 44 to, co podaliśmy. Widzimy, że jest to na plusie. Time to go, czyli czas wypalenia naszych silników będzie trwał tylko 26 sekund. A to dlatego, że to jest bardzo małe wypalenie, tak? Tylko 44. Chcemy zwiększyć prędkość tylko o 44 stopy na sekundę. I tu wystarczy wypalać silniki przez 26 sekund. Tutaj też moglibyśmy się posłużyć czasem. Tu moglibyśmy w pozycję 10 podać czas. W sensie tu sobie podaję dni, godziny, minuty, sekundy. To byłby czas, kiedy chcemy wypalić te silniki. Tutaj Flight Gear umożliwia nam nie podawanie tego czasu, bo możemy od razu wypalić te silniki bez wpisywania tego czasu. Możliwe, że normalnie ten czas zawsze trzeba było podawać. Tu mamy troszkę może uproszczenie, ale może i dobrze, bo w tej chwili ja chcę natychmiast wypalić te silniki. Dzięki temu uproszczeniu nie musimy tutaj tego czasu teraz wskazywać, ale to wskazanie czasu sobie zobaczymy przy wypalaniu silników OMS 2. Także tutaj też możemy zobaczyć target naszego apogeum i perygeum, czyli docelowe nasze apogeum będzie wynosiło 202 mile morskiej. I to oznacza, że rzeczywiście to, co wpisaliśmy sobie, mniej więcej się zgadza. Zawsze są jakieś różnice, ale tak, jesteśmy blisko 200 mil morskich. No i nasze docelowe perygeum się w zasadzie nie zmieniło. Tam raptem o 1 milę morską będzie dalej wynosiło w okolicach 68 mil morskich. Więc widzimy, że to, co wpisaliśmy, się zgadza, tak? Nasz target apogeum jest 200, więc jest OK. Co możemy jeszcze zrobić? Możemy zrobić jeszcze gimbal check, czyli sprawdzić na silnikach OMS gimbale, czy prawidłowo pracują, czy się wychylają. Więc zróbmy to teraz, czyli wpisujemy teraz item 34 execute. No i widzimy gwiazdkę, czyli mamy test gimbali. Nie wiem, czy to będzie widać,
Ale tu są silniki dysze, silników OMS. Raczej tu się nic... No nie widać tego. Nie wiem, czy to jest animowane. Może nie. W każdym bądź razie też się skończył, bo gwiazdka zniknęła. I teraz wpisujemy manewr. Wykonamy manewr, czyli wykonamy pozycję item 27. Wtedy orbiter automatycznie wykona manewr, tak żeby ustawić się właśnie do takiej pozycji, żeby wypalić się na wprost po osi X. No bo taką wartość po osi X wpisaliśmy. Gdybyśmy wpisali też inne wartości czy inne osie, to ten orbiter ustawiałby się odpowiednio do danej osi, jakie sobie tam wartości podaliśmy. Tu też jest ważne, żeby się przełączyć z DAP, czyli Digital Autopilot, na pozycję Auto. W tej chwili mamy Inertial. No a żeby to zrobić, to tutaj mamy Orbital DAP i tu mamy przycisk Auto. Wciskamy Auto i w tej chwili mamy napisane Auto jest dobrze, więc wpisujemy item 27 exec. I widzimy, że orbiter będzie się teraz ustawiał. Jeszcze 11 sekund zajmie mu ustawianie się. Żeby to zobaczyć, że tutaj tak orbiter się ustawia odpowiednio. Jak się już ustawił, miga nam exec, czyli możemy wykonać exec, żeby już odpalić silniki OMS. I ja to teraz zrobię. I widzimy, że mamy silniki na pełną moc. Widzimy czas, tutaj estymata się zmienia. Time to go. Możemy też zobaczyć fajnie, jak tutaj wygląda wypalenie tych silników. Też możemy zobaczyć nasze current apogeum, ono się teraz zwiększa, tak, idąc do 202, tak jak sobie tutaj wprowadziliśmy. No i wypalenie się zakończyło, tak, to było krótkie wypalenie. Teraz mamy, że nasze obecne apogeum będzie 202, czy w sumie już jest nasze obecne apogeum 202, tak jak tutaj mieliśmy w target. I nasze TTA teraz wynosi 38, czyli za 38 minut osiągniemy apogeum i wtedy musimy wypalić silniki OMS 2. Także teraz możemy przejść sobie na stronę OPS 105. Potwierdzimy Pro. I widzimy teraz, że jesteśmy w programie OMS 2. I to jest w sumie ta sama strona. Tutaj nic się specjalnie nie zmienia. No i w sumie mamy 38 minut, więc mamy chwilkę spokoju. Możemy teraz tutaj zająć się innymi rzeczami potrzebnymi do skonfigurowania wahadłowca, bo jest jeszcze parę rzeczy do zrobienia. Jedna z ważniejszych rzeczy teraz to będzie włączenie ogrzewania silników OMS i RCS, dlatego że jak nam zamarzną, to będziemy mieli problemy z wypaleniem silników OMS 2. Ja może tutaj jeszcze w tej chwili wyłączę, tu mamy też przełączniki do silników OMS. Możemy je w tej chwili wyłączyć, bo mamy sporo czasu, więc nie muszą tutaj być w pogotowiu. Tutaj wyłączyłem je w pozycję off. Musimy oczywiście pamiętać, żeby je włączyć z powrotem, jak będziemy odpalali silniki OMS. Teraz pójdźmy do panelu tutaj tylnego. Pójdźmy tu w dół i tutaj jest ważna rzecz. To są nasze podgrzewacze silników OMS i RCS, czyli RCS i OMS heaters. To samo możemy uzyskać też w oknie dialogowym, tutaj tym. I tu musimy włączyć dla systemów A podgrzewanie. Dla B nie musimy, jeżeli chodzi o silniki RCS tutaj. Także tutaj włączamy pierwszy przełącznik na auto. Tu widzimy, że to odpowiada temu checkboxowi. I tutaj left pod auto dla układu A. Tutaj to mamy odzwierciedlone w checkboxie. Też włączamy i dla tutaj prawych silników tak samo układ A podgrzewanie włączamy i jeszcze podgrzewanie systemów cross, też tutaj crossfit włączamy dla A. Jest włączone. Dalej silniki RCS, tutaj wszystko włączamy na auto. I tutaj RCS rufowe tak samo włączone. No i tak to powinno wyglądać, jeżeli chodzi o włączenie ogrzewania dla silników RCS i OMS. To idąc jeszcze z boku na panelu A12 powinniśmy się też upewnić, że APU ma też ogrzewanie włączone, ale ono domyślnie jest już włączone tutaj w tym wahadłowcu, więc nie musimy tutaj tych przełączników ruszać. Jak widzimy wszystko jest tam na auto, tutaj jest na on, więc jest OK. Teraz w zasadzie może zobaczmy sobie checklistę. Jesteśmy post Miko, jesteśmy też po OMS 1. Tutaj co mamy? Mamy tutaj wyłączyć wszystkie przełączniki co do silników głównych, bo oczywiście silniki główne już nie pracują i do końca naszej przygody z wahadłowcem pracować nie będą.
w zasadzie już nigdy podczas tego lotu, więc musimy je wyłączyć. Czyli tutaj idziemy na panel R2. I tu zobaczymy te wszystkie przełączniki. Tu jest podpisane właśnie Engine Power i to wszystko dajemy na off. Tak, te 6 przełączników na off, ale to nie wszystko, tu już mamy na zielono. Jeszcze tutaj izolatory dla helu i tych przełączników jest aż 8, które musimy tu wyłączyć. OK, jest wyłączone, jest close. Co mamy dalej? Mamy tutaj full line vacuum inerting. Tutaj musimy iść do panelu R4. Najpierw mamy, że na 2 minuty musimy włączyć tutaj zawory dla ciekłego jeszcze helu i ciekłego tlenu. Znaczy nie helu, tylko wodoru i tlenu. Czyli tutaj chodzi o napęd silników głównych. Musimy w tym razie potwierać wszystkie zawory na 2 minuty. A później je zamkniemy, ale tylko te zewnętrzne zawory zamkniemy dla ciekłego tlenu i wodoru. Czyli musimy jeszcze troszkę tam opróżnić resztki tego paliwa. Także teraz mamy trochę czasu, mamy 2 minuty, niech to będzie otwarte przez te 2 minuty co najmniej, a możemy teraz przejść do tutaj kolejnej pozycji, czyli zamknięcia drzwi, tak zwanych drzwi pępowinowych, tutaj external tank, czyli tego naszego zbiornika zewnętrznego, który już odłączyliśmy. I tutaj też możemy zobaczyć w okienku, gdzie to się znajduje. To są układy mechaniczne. Mamy coś takiego jak właśnie ET, te drzwi pępowinowe. A odzwierciedleniem tego w kokpicie jest panel R2. I tu na dole mamy też właśnie te drzwi pępowinowe i przełączniki do tego związane i wskazania tych przełączników. Ale o co chodzi z tymi drzwiami pępowinowymi, to tutaj musimy sobie zobaczyć widok zewnętrzny. I tutaj zobaczymy, jak zobaczymy sobie spód tego wahadłowca, to w tym miejscu nawet na grafice widać, że są takie klapki tutaj w tej osłonie termicznej, dwie. W tej chwili grafika nie odzwierciedla tego dobrze, bo te klapki powinny być otwarte, a one tutaj są zobrazowane już na sztywno, że są ciągle zamknięte, ale w tej chwili te klapki mamy potwierane. No i to oczywiście, jak był podłączony zbiornik zewnętrzny z paliwem, to tutaj było mocowanie tych rur, które doprowadzały ciekły wodór, ciekły tlen jako paliwo dla naszych silników głównych. No i te klapki i tych drzwi musimy zamknąć oczywiście, bo to mamy teraz nieszczelną osłonę termiczną. Jak będziemy wchodzili w atmosferę później, to oczywiście to będzie nasz brak, luka w naszej osłonie termicznej, więc te drzwiczki trzeba zamknąć. I tu mamy coś takiego jak centerline latch, to jest zatrzask centralny i tu można zobaczyć te zatrzaski. Te zatrzaski musimy najpierw zwolnić, czy też schować. I one trzymają te drzwiczki, te zatrzaski, dlatego trzeba je schować, żeby one puściły te drzwiczki. Później możemy dopiero zamknąć drzwiczki, a później musimy jeszcze zatrzasnąć te drzwiczki. Także jest tutaj troszeczkę operacji do wykonania. I tak, pierwsze co, to właśnie zwalniamy ten centerline latch, czyli zatrzask centralny, tak żeby był w pozycji stow, czyli schowany. Tu widzimy transition, czyli tak, był w przejściu, teraz jest stow, czyli jest schowany i możemy teraz zamknąć drzwiczki lewe i zamknąć drzwiczki prawe. I widzimy też zakreskowania, tutaj też są wskazania tych zakreskowań, czyli drzwiczki się zamykają. To chwilkę potrwa. Parę sekund co najmniej. Jest już closed, jest już closed. Dobrze. I teraz możemy zatrzasnąć, czyli left latch i right latch. I zatrzaskują się w tej chwili. I lewy zatrzaśnięty, i prawy zatrzaśnięty. No i tak to tutaj wygląda. Możemy wrócić do panelu R4 i tutaj teraz dokończyć tą listę u góry, czyli zamknąć zawory zewnętrzne. Czyli musimy tutaj je znaleźć. Tak, to jest ten zewnętrzny zawór. Pierwszy i drugi zewnętrzny jest closed, jest OK. Tu jeszcze przy okazji tego panelu dla silników głównych mamy tu jeszcze 3 zawory. Oczywiście dla silnika pierwszego, drugiego i trzeciego silników głównych. To są zawory dla hydrauliki silników głównych. Tu mamy MPS na TVC. MPS to jest Main Propulsion System na Thrust Vectoring Control. I tu musimy po prostu pozamykać to.
bo te zawory, dlatego że już silniki główne nie potrzebują hydrauliki, więc możemy to po prostu też zamknąć. Jak już jesteśmy tu na panelu z prawej strony, zobaczmy sobie jeszcze panel R1. Tu mamy coś takiego jak tlen, tank, heater, czyli podgrzewanie zbiorników z tlenem, a tu mamy podgrzewanie zbiorników wody. Tu są oczywiście systemy podtrzymywania życia i tutaj musimy też włączyć podgrzewanie tych zbiorników. Musimy je przełączyć w pozycję auto. Tutaj dwa razy trzeba kliknąć, żeby przeszło to w pozycję auto, czyli na dwójkę. I tak samo zbiornik drugi z tlenem i tu zbiorniki z wodą. Drugi zbiornik z wodą też w pozycję auto podgrzewanie. Jak już tu jesteśmy na R1, to też mamy coś takiego jak tutaj AC bus, czyli tutaj jest magistrala prądu przemiennego. I tu mamy trzy przełączniki tych magistral AC. I one są w pozycji teraz monitor. My musimy je też tutaj przestawić w pozycję auto. Tak, żeby tutaj komputer sam zadecydował, czy daną magistralę należy odciąć, gdyby właśnie działo się coś niedobrego, to dana magistrala zostanie odcięta. Teraz przejdźmy na panel górny O8 oznaczony i tutaj mamy na przykład dla silników OMS różne zawory, na przykład zawory ciśnienia helu dla OMS lewego i prawego. Tu mamy też OMS kit, ale my nie mamy tutaj w ładowni żadnych zestawów z paliwem dla silników OMS, więc te nas nie obchodzą, ale tutaj w checklistach mamy podane też, żeby wyłączyć te zawory dla helu układu B, a zostawić tylko otwarte układu A. To też sobie zrobimy. No tutaj dzięki temu helu, dzięki temu ciśnieniu wtłaczane jest właśnie paliwo do tych silników OMS. Tu mamy też otwarte izolatory zbiorników i to ma być pozycji otwartej. Tu mamy też zawory dla mieszania paliwa między zbiornikami, czy to lewym, czy prawym. To ma być w pozycji zamkniętej. No jest OK. Tak też mamy. OK, zobaczmy sobie na ekranie, ile mamy czasu. Jeszcze mamy 26 minut. Także spokojnie. I zobaczmy sobie teraz panel lewy, tak dla upewnienia się. Sprawdźmy, czy mamy tutaj flash evaporator, jest supply i drugi też jest supply. Tutaj też rekomendują w dokumentacji FlightGeara, żeby flash evap control A był w pozycji GPC, czyli sterowany przez komputery. Chociaż tutaj w checklistach jest podane, żeby to przełączyć w pozycję on, to tutaj tak twórcy FlightGeara, czy też tego wahadłowca we FlightGear informują, że lepiej to zostawić w pozycji GPC, dlatego że pozycja on zawiera jakieś błędy. OK, może teraz włączę też sobie oświetlenie, bo tutaj niedługo będzie nam się robiło ciemno, dlatego że wlecimy w strefę zacienioną. Tu może też włączę światło Glare Shield. OK. Tu przypominam, że to są te podświetlenia właśnie pod osłoną antyrefleksyjną. Tu możemy jeszcze włączyć światło tylne. OK, żeby tutaj ta lampa była włączona. Będziemy mieli troszkę jaśniej. I jeszcze też włączę tutaj te światło. OK, niech będzie w pozycję seat. I tutaj też OK. No, teraz wszystkie panele są dużo lepiej widoczne. Może tutaj już powoli wprowadzać teraz dane dla tego okienka OMS2. Tu jeszcze na Gmacie przypomnijmy, co się dzieje. Byliśmy tutaj, wypaliliśmy silniki OMS1, teraz lecimy tą żółtą trajektorią. No i lot tej żółtej trajektorią trwa tam już 30 coś minut. W sumie będzie trwał, bo jeszcze tyle nie trwało, ale tak jesteśmy gdzieś, nie wiem, w połowie może tej drogi do naszego tutaj apogeum. No i za te 23 minuty osiągniemy apogeum. No i teraz ustawmy sobie ten program OMS2, tak żeby to wypalenie tych silników OMS nastąpiło dokładnie za 23 minuty.
Żeby to zrobić, posłużymy się tą pozycją 10 jako ustawienie czasu, z tym, że tutaj nie podajemy właśnie czasu, jaki tutaj ten pozostał 23 minuty, ale tutaj podajemy czas trwania misji. Dla przypomnienia, czas trwania misji jest wyświetlany na przykład tutaj. W tej chwili jest 30. Chciałem przybliżyć. Tak, 30 minut. Więc mając czas tej obecnej, czas trwania misji, obecny czas trwania misji jest to 30 minut, musimy teraz dodać do tego czasu tą estymatę czasu TTA, czasu osiągnięcia naszego apogeum. Inaczej też możemy wejść tutaj w Mission Control Status i też tutaj mamy nasz czas misji. 30 minut i 13 sekund. No więc jak sobie teraz sumujemy ten czas, to dostaniemy jakieś 53 minuty i 47 sekund. Ja już sekundy może sobie daruję. Ustawimy sobie ten czas na minuty tylko, czyli 53 minuty sobie wpiszę. I tak, żeby wpisać ten czas, można to zrobić na dwa sposoby, bo można wpisać teraz item 10 i podać po kolei, za ile dni, za ile godzin, minut i sekund ma się zadziać wypalenie OMS2. No oczywiście dni to będzie 0, godzin będzie 0, a minut będzie 53. Albo możemy od razu wpisać tylko minuty, co u nas będzie prostsze, bo tylko minuty będę ustawiał. Więc możemy od razu wpisać item nie 10, ale tak, 10 to jest dni, 11 to jest godzin, 12 to jest minut. Czyli mogę od razu wpisać item 12 i podać tylko minuty. I tak też zrobię. Czyli damy item 12 plus, bo oczywiście na plusie wartość 53 i exec. No i widzimy, że wartość się wpisała. Kolejna sprawa to oczywiście wpisanie naszej prędkości wypalenia tutaj silników. Tu też będziemy się wypalać do przodu progresywnie, więc będziemy podawali wartość na plusie dla osi X. I zasada w sumie jest ta sama. Chcemy uzyskać 200 mil morskich. Zobaczmy sobie to na kalkulatorze. 200 mil morskich. Nasze obecne perygeum, tak? Bo teraz będziemy podnosili perygeum, więc odejmujemy nasze obecne perygeum 69 mil. Dostajemy 131 mil morskich i to oczywiście jeszcze razy 2. Tak, i to jest nasza teraz prędkość wypalania w metrach na sekundę, 262. I moglibyśmy wpisać tą wartość, w sumie ja ją tak wpiszę, ale już wiem, że ta wartość jest zawyżona, dlatego że tutaj pamiętajmy, że to obecne apogeum i perygeum to jest ciągle estymata, to nie jest tak, że to już jest tak na stałe. Tutaj komputer ciągle to przelicza i te pozycje aktualizuje. No ja myślę, że tutaj mniej więcej będzie to wypalenie potrzebne w okolicach 250, może 4-6. Ale to sobie zobaczymy jeszcze, jak się robi korektę tego. Na razie wpiszę tą wartość 262. Więc dajemy item 19 plus 262. Tak, 19, bo to jest wypalenie po osi X. No i podajemy wartość na plusie, exec. Jest wprowadzone. Zróbmy sobie teraz load, czyli item 22. Zobaczmy, jak to wygląda. Exec. Tutaj tak, już nam target został policzony. No i widzimy, że perygeum będzie wynosiło 194. No blisko 200, nie dokładnie 200, ale to też tak ciężko uzyskać też takie idealne estymaty. Odpalmy sobie też teraz timer, czyli item 23 i exec. No i teraz widzimy tutaj nasz timer, ten drugi czas. Nam się uruchomił też licznik, który tak tyka czas do tyłu, robi countdown i mamy 21 minut 30 sekund. To powinno się mniej więcej być zbieżne tutaj z tym czasem. No jest jeszcze troszkę tam różnica, bo ja nie podawałem co do sekundy, ale mniej więcej tak czas się zgadza. Tutaj też z doświadczenia zauważyłem, że ten czas, ta estymata czasowa TTA, ona też będzie się skracać. To nie będzie też, tak, to nie jest też idealnie 202 minuty. Także tutaj też zależność jest taka, że lepiej ustawiać wszystko bliżej czasu 0. Dlatego, że wtedy mamy wszystkie estymaty dokładne. Mamy dokładny current, mamy dokładne TTA, no ale też mamy mniej wtedy czasu, żeby to wszystko wprowadzić. Musimy też pamiętać, że na manewr 27, item 27 potrzebujemy też troszkę czasu, tam może 2 minuty max. Zależy też, jak jesteśmy bardzo krzywo ustawieni względem naszej osi X wypalenia. Także wszystko musimy robić z zapasem, ale zauważyłem, że tak mniej więcej 10 minut przed tutaj TTA
Powinniśmy wszystko zdążyć zrobić. Ja już to robię z większym zapasem czasu, dlatego że też sporo mówię w międzyczasie. My też widzimy, że nasz current apogeum i perigeum się zmienia, więc prawdopodobnie to wypalenie 2.6.2 będzie zbyt duże, ale to sobie jeszcze zobaczymy, jak osiągniemy mniej więcej 10 minut do apogeum. Przyspieszę teraz czas, żebyśmy nie musieli zbyt długo czekać. Dobrze, jesteśmy w okolicach 10 minut. Także teraz widzimy, nasz current apogeum i perigeum troszkę się pozmieniał. Także przeliczmy to jeszcze raz. Dajmy 200, nasz docelowy, jaki chcemy uzyskać perigeum, minus obecne 72 razy 2. No i widzimy, że jest to właśnie mniej więcej 256. Teraz nasze wypalenie, nasza prędkość wypalenia powinna wynosić 256, mniej więcej tyle, co mówiłem. Albo 254, albo 256. Dlatego ja teraz sobie zmienię tą wartość, bo ona jest zbyt duża. I żeby to zmienić, możemy to zrobić właśnie tutaj, anulując najpierw to, co żeśmy wprowadzili, czyli damy cancel, czyli item 22. Czyli dajemy item 22 exec. Teraz wprowadźmy item 19 jeszcze raz jako wartość 256, niech będzie. Dajmy exec. Jest zmienione. I zróbmy load oczywiście jeszcze raz, trzeba o tym pamiętać, żeby nie zapomnieć załadować ponownie tego. I exec. No i mamy jeszcze raz przeliczenie naszego apogeum i perigeum. Także w ten sposób możemy też tak anulować to, co wprowadziliśmy. Prowadzić jeszcze raz jakieś wartości, znowu załadować i widzimy tak nasze estymaty target jeszcze raz, jakie tutaj komputer wyliczył. W ten sposób możemy ciągle poprawiać nasze prędkości, to co wpisujemy. No i tu mamy czas do wypalenia 8 minut i 40 jeszcze sekund. Tutaj przy okazji warto też wiedzieć, że jeżeli operujemy w opcjach, jeżeli mamy realistyczne ustawienia dla Data Processing System, mamy nie uproszczone tak jak ja teraz, ale realistyczne tutaj ustawienia, to musimy też dobrze znać wagę. Tu mamy weight, WT, wagę naszego wahadłowca w pozycji 9. Jeżeli ta waga się nie zgadza z wagą obecną naszego wahadłowca, to będziemy mieli problemy tutaj, nie osiągniemy tych wartości, jakie byśmy chcieli. Dlatego tutaj też wtedy musimy modyfikować tą wagę. O wagę możemy zapytać tutaj Houston. Mamy communication i możemy tutaj wysłać zapytanie o tak masę orbitera. Chociaż teraz chyba nie wyślę, bo nie mam połączenia. Tak, ale jakbyśmy mieli połączenie, to moglibyśmy wysłać taki komunikat i poprosić o estymację wagi naszego orbitera. Albo tą wagę musimy po prostu znać, tak? Znać masę naszego orbitera plus ładunek, jaki mamy załadowany. I wtedy sobie po prostu wpisać tą wartość odpowiednią. Dobrze, mamy jeszcze 7 minut. Przyspieszę trochę czas, żeby nie czekać zbyt długo. Tu możliwe, że current jeszcze może się nam pozmieniać troszkę, ale to już raczej nie będzie miało takiego dużego wpływu. Dobrze, jest troszkę ponad 5 minut do odpalenia. No widzimy też, że te czasy troszkę się już bardziej zbiegły ze sobą, czyli ten TTA z naszym czasem odpalenia, jaki ustawiliśmy na 53 minuty czasu misji. Też widzimy, że rzeczywiście zbliżamy się do czasu misji, tak, 53 minuty. Także ta estymata troszkę się też zmniejsza. Dobrze, zróbmy sobie gimbal check, czyli item 34, exec. Jest gwiazdka, więc sprawdzane są gimbale. Jakby coś było nie tak, powinien pokazać się error. Jakiś błąd. Ja już wpiszę manewr 27, czyli item 27. Tak, test gimbali się zakończył, więc dajemy exec. No i orbiter będzie się tutaj przez minutę ponad ustawiał do odpowiedniej pozycji, żeby tak ustawić się do wypalenia. Tak, tu jesteśmy teraz ustawieni prawie że pionowo do góry. Tu widzimy też, jak słońce zachodzi. Także idziemy już w zacieniony rejon Ziemi. No i to orbiter się właśnie ustawi się, jakby to powiedzieć, do góry nogami. I ustawi się też, możemy zobaczyć na trajektorii. No, jesteśmy przed Australią. Ustawi się tak, żebyśmy właśnie po tej estymacie czerwonej linii tak odpalili się
na wprost. W pobliżu jest nam tutaj stacja kosmiczna międzynarodowa. Ja to chciałem włączyć. Tu mamy horyzont, możemy sobie zobaczyć. Tak, ta stacja powinna być widoczna nawet. Ale dobrze, zostawmy to sobie na razie. Teraz widzimy, że orbiter się już prawie ustawił. Jeszcze tutaj silniczki RCS pracują i nas ustawiają odpowiednio. Jest troszkę ciemno. O, tu będzie. Tutaj jesteśmy lepiej widoczni. Tutaj sobie pamiętajmy, żeby włączyć z powrotem uzbrojenie naszych silników OMS. I mamy 2 minuty. Tak, jesteśmy tutaj. 2 minuty do odpalenia. Jesteśmy już ustawieni. Tutaj czas estymata ustawienia znikła, więc jesteśmy ustawieni prawidłowo. Tutaj pamiętajmy, żeby było auto. Jeżeli nie jest, to musimy to sobie tutaj przestawić orbital DAP na auto, czyli autopilot na auto. Tak, tu jeszcze się upewnić raz, że jest uzbrojone. Dobrze. No i w sumie jak będziemy 15 sekund przed tutaj naszym czasem, to zacznie migać napis execute i wtedy musimy właśnie nacisnąć też klawisz na klawiaturze execute, żeby silniki OMS się odpaliły. Także też troszkę przyspieszę czas, bo jeszcze mamy niecałe 2 minuty. Ok, jesteśmy prawie w naszym apogeum. Za 30 sekund i będziemy odpalać, żeby podnieść perygeum. 20, 19, 18, 17, 16, 15 i miga exec. Klikamy exec. Jest jakby uzbrojone. Jak dojdzie licznik do zera, to zobaczymy tutaj, że silniki się uruchomią na 100% mocy. Przynajmniej tak powinno być. Jest 0 i jest odpalanie na 100%. I widzimy teraz czas wypalania time to go 2 minuty i 20 sekund. Widzimy też ten total, że się zmniejsza. Czyli tutaj jest ile jeszcze zostało do wypalenia nam pokazuje. Ile prędkości, że tak powiem, do wypalenia nam zostało. Widzimy, że nasze perygeum się zwiększa. Estymata naszego perygeum się zwiększa. Tutaj widzimy, że TTP, tak, tu się zmieniło. Było TTA, czyli czas do apogeum, teraz mamy czas do perygeum. I mamy czas do perygeum 44 minuty. No tutaj też oczywiście mamy, tego nie pokazywałem, ale mamy też wskazania, które silniki dokładnie chcemy odpalić. Tu mamy, że both, czyli że oba. Gwiazdka jest przy both, czyli dobrze. Bo moglibyśmy też wskazać, że chcemy tylko lewy albo prawy odpalać, a nie oba, więc tu jest też taki wybór. No ale tutaj domyślnie jest na oba i bardzo dobrze, bo tutaj mamy oba silniki sprawne i widać, że wypalają się oba i też możemy sobie podejrzeć, jak to fajnie tu wygląda na widoku zewnętrznym takie wypalenie. Silniczki nam pracują. I jeszcze niecała minuta nam została do wypalenia, więc sprawnie nam to idzie. Tutaj moglibyśmy uzyskać błąd silników ciągu, jeżeli byśmy nie włączyli tutaj na panelu tylnym ogrzewania tych silników OMS. Także jeżeli zobaczycie takie błędy na silnikach, że silniki nie mogą uzyskać pełnego ciągu, to znaczy, że nie włączyliście tutaj podgrzewania dla silników OMS. No i dzięki temu tam coś mogło przymarznąć i silniki nie działają wtedy prawidłowo. Ja to ogrzewanie sobie włączyłem, więc wszystko jest ok. Mamy wszędzie ciąg na 100%, znaczy w lewym i w prawym na 100%, jest ok. I jeszcze 3 sekundy wypalenia, prawie jesteśmy. I jesteśmy wypaleni. Tu widzimy, że zostało do naszego perygeum już raptem tylko 4 minuty. I też widzimy teraz nasz current, obecne perygeum jest to 198 mil morskich, a obecne apogeum
217 mil morskich, czyli teraz możemy zobaczyć, że bardziej sobie wyokrągliliśmy naszą orbitę, dlatego że te dwie wartości są dużo bardziej zbliżone do siebie niż to było wcześniej. Więc jak zobaczymy co sobie na GMAT-cie, to tak w tym punkcie odpaliliśmy OMS 2 i tutaj już prawie cały czas się wypalając pokonaliśmy taki dystans i zbliżamy się, już jesteśmy 4 minuty przed perygeum, tym nowym perygeum, czyli tutaj tym podniesionym. No i jesteśmy już na naszej orbicie tej wyokrąglonej, tej zaznaczonej na jasno-niebieski kolor. I po takiej orbicie już będziemy sobie krążyć aż do kolejnego wypalenia silników OMS, ale po to, żeby zwolnić i wejść w atmosferę, ale to już się robi oczywiście pod koniec naszej misji. Dobrze, teraz jeszcze tak, zobaczmy sobie tutaj na panel centralny i wyłączmy nasze silniki OMS, odzbrójmy je, nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. Czyli są wyłączone te przełączniki. OK. I teraz idźmy jeszcze na panel górny o 8. I teraz możemy tutaj też ciśnienie dla helu, dla OMS-ów powyłączać, czyli też zawór A dajemy w pozycję close. To zostawiamy dalej jak jest. Tutaj zbiorniki otwarte i crossfit zamknięty. I to tyle będzie w tym odcinku, nie będziemy tutaj chyba go już przedłużać. Tak, zobaczę sobie tylko jeszcze checklistę. Dalej wejdziemy sobie już w post-orbital insertion, czyli tak, już osiągnęliśmy orbitę. I tu mamy jeszcze parę rzeczy do wykonania, zanim będziemy już gotowi do wykonywania misji na orbicie. Musimy przede wszystkim teraz otworzyć luk ładowni i włączyć radiatory, tak żeby tutaj sprawnie nam działało schładzanie naszego orbitera. Ale to już w następnym odcinku. Także w następnym odcinku będziemy oczywiście przychodzili tutaj na program OPS 201, czyli już operacje na orbicie. Także to tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć Wam.